Od kilku dni rodzice dzieci do lat 3 mogą składać wnioski o wsparcie finansowe w ramach programu Aktywny Rodzic. Program cieszy się dużym zainteresowaniem, bo w ciągu pierwszych kilkudziesięciu godzin do ZUS-u złożono ponad 200 tysięcy wniosków. Program zawiera trzy rodzaje świadczeń, spośród których można wybrać jedno. To, z którego skorzystają rodzice, zależy od ich aktywności zawodowej oraz formy opieki, jaka sprawowana jest nad danym dzieckiem. Ale świadczenie przypisane jest do dziecka, nie rodzica. Może więc być tak, że na dwójkę dzieci wybrane zostaną dwa różne świadczenia. Może się zdarzyć tak, że pracujący rodzice mają dwójkę dzieci w wieku do trzeciego roku życia, skorzystają z różnych świadczeń, czyli na jedno ze swoich pociech, które uczęszcza do żłobka, będą pobierać aktywnie w żłobku, a na drugie, które pozostaje pod opieką babci lub dziadka, aktywnie w pracy. Największym zainteresowaniem cieszy się wersja aktywnie w żłobku. Przez pierwsze dwa dni złożono o to świadczenie ponad 107 tysięcy wniosków, kolejne ponad 50 tysięcy dotyczyło aktywnych rodziców w pracy, a niespełna 45 tysięcy wnioskodawców wybrało świadczenie aktywnie w domu. Rodzicom, którzy jeszcze nie złożyli wniosków lub mają wątpliwości, Katarzyna Krupicka wyjaśnia meandry programu. Aktywnie w pracy jest to świadczenie przysługujące na każde dziecko w wieku od 12 do 35 miesiąca życia, które nie uczęszcza do żłobka, przedszkola, klubu dziecięcego i nie jest pod opieką dziennego opiekuna. Dodatkowo warunkiem jest to, że rodzice muszą być aktywni zawodowo i wykazać minimalny poziom przychodu, od których odpłacane są składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Wysokość świadczenia to 1500 zł miesięcznie albo 1900 zł miesięcznie na dziecko z odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności. Druga wersja wsparcia kierowana jest do rodziców, którzy powierzyli malucha opiece instytucjonalnej lub niani. Aktywnie w żłobku. Świadczenie jest skierowane do rodziców dzieci, które korzystają ze żłobka, klubu dziecięcego albo dziennego opiekuna. Wsparcie wyniesie do 1500 zł miesięcznie na dziecko lub do 1900 zł miesięcznie na dziecko z niepełnosprawnością. Świadczenie nie pokrywa kosztów wyżywienia. Nie ma początkowego wieku dziecka, od którego przysługiwałoby świadczenie. Warunkiem jest uczęszczanie dziecka do placówki i potwierdzenie tego w rejestrze żłobków albo w wykazie dziennych opiekunów. Natomiast świadczenie przysługuje do końca roku szkolnego, w którym dziecko skończy 3 lata, a gdy objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym jest niemożliwe lub utrudnione, do końca roku szkolnego, w którym dziecko kończy 4 lata. Ostatnia forma wsparcia to aktywnie w domu. Świadczenie przysługuje na każde dziecko w rodzinie w wieku od 12 do 35 miesiąca życia. Wynosi 500 zł miesięcznie, niezależnie od tego, czy dziecko ma orzeczenie o niepełnosprawności. Świadczenie przysługuje na dziecko w pełnej wysokości, także w przypadku, gdy prawo do świadczenia powstało w trakcie miesiąca. Na przykład w sytuacji, gdy dziecko zostało przyjęte przez opiekuna faktycznego na wychowanie w połowie lub pod koniec miesiąca. Wnioski należy kierować do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za pośrednictwem e-ZUS, PUE ZUS, aplikacji mZUS, bankowości elektronicznej lub portalu Empatia. Pierwsze wypłaty świadczeń nastąpią na przełomie listopada i grudnia.